Dzień dobry! Ale mamy czyste okno. Okno. Lustro! Co tam, gościu? Mama myje zęby. Też tak powinieneś mieć zęby, a nie bierzesz tylko szoteczkę do buzi. Dzień dobry, witamy w dzisiejszym vlogu. Dzisiejszy vlog jest obarczony wyjazdem do Bolesławca, do Oli, a właściwie do Mili, bo ona ma swoje urodzinki pierwsze, więc tak jak Ola przyjechała do nas z całą ferajną, tak my z prawie całą ferajną jedziemy do niej. Zostawiamy tutaj Niuniusia, do Niuniusia będzie przychodził mój kumpel i będzie go karmił i miział. A my jesteśmy już praktycznie, właściwie w 90% gotowi na wylot, right? Tylko trzeba przebrać tego gościa. Cześć, kto to jest? Kto to? No. Udało się, dojechaliśmy do Bolesławca i zobaczcie, gdzie Kapi nas zabrał. No. Jaki pałac, do kurde. Pałacu was zabrałem. Jestem ciekaw, jak będzie w pokoju wyglądać. Ja też, no. Mogę sobie tylko wyobrażać te królewskie łoża, te firany czerwone, potężne, z frędzlami złotymi. Takie ciężkie wszystko. No takie cóż. Meble, wiesz, takie wykończone, tak. Takimi... lwami na końcu. Tak, tak. Właśnie tak to sobie wyobrażam. Idziemy. Nie, Kapi już nas zameldował. Ja czekałam z Liamkiem w aucie. Wrócił po rzeczy i teraz idziemy do naszego pokoju. Wydaje mi się, że ten vlog będzie taki z całego tego weekendu, bo zwykle jak widzimy się z Olą i jej rodzinką, to po prostu nie nagrywamy. Spędzamy razem czas, potem się okazuje, że nie mamy w ogóle żadnego materiału, więc nawet nie będę sobie stawiać poprzeczki, żeby nagrywać codziennie, więc myślę, że to będzie właśnie połączenie tych wszystkich dni. No, więc idziemy do pokoju, a potem właśnie spotykamy się z Olą, tylko z Olą i z Milą. Nie no, ja jako królowa idę do tych pięknych drzwi, po tych pięknych schodach, a on mi mówi, że nie tu. Tak jak do kościoła, do jakiejś katedry. Nie, zobacz, no jak był, recepcja. Recepcja, no Boże, ale to wiesz, to wejście przyciąga bardziej. Idziemy tutaj przez recepcję i no potem... dobra, też nie najgorsze schody, ale nie to co tamte. A tobie brakuje schodów? Nie. Ale widoków. A. Ja muszę powiedzieć, że bardzo ciekawy wystrój. Czyli wyżej lepiej. Gdzie? Ktoś cię zgubił. To nie. Wow, Michu, no. Kurde. To... no, Royal Family chyba przyjechało tutaj. No, simple to jest. Dobra, to gdzie teraz? To ty nie wiesz, gdzie mamy pokój? Patrz, jakie lustro, kurde. Czekaj, mam pokój numer 21. A, o Boże. Tu w prawo idziemy, tam. A ja już do czyjegoś pokoju chciałem wejść, bo tam była sztuka napisana. Czemu? Myślałem, że jak wejdę do środka, to będzie 21. Czy ja mówiłam coś o schodach? Uciekajmy stąd, tak się zaczynają wszystkie fajny, horrory. Taki fajny bażan. No widzę właśnie. Dobra, to tutaj. O mój Boże, tych bażantów jest więcej. Patrz, to tutaj. O kurde. Tutaj. Nigdy nie wiadomo, może no. Wchodzimy. Ale przynajmniej jaka przestrzeń jest. Są i zasłony z frędzlami. Zasłony ze złotymi frędzlami. Ale przynajmniej mamy jedno wspólne łóżko, bo my często... chociaż ostatnio dostawaliśmy zazwyczaj jedno duże łóżko, ale wcześniej, gdzie byśmy nie byli, przed narodzinami Liamka zawsze dostawaliśmy dwa pojedyncze łóżka. Tak. Pamiętasz? Ale to nie jest największe. W Warszawie było takie ogromne, fajne. No, to jest, a takie... jest takie nie największe. No, ale dobra, no. Dobra, i tak my tu jesteśmy tylko na chwilę i zaraz wychodzimy. A tak wygląda nasz wychodek. Wiecznie kapiący kranik, więc to też jest takie horrorowe, tak jak Okcia powiedziała. W ogóle mamy fajną wannę z hydromasażem, ale to co TikTok mnie nauczył. Trzeba sprawdzać, żeby się palce nie dotknęły. I tutaj mój się nie dotknął, to znaczy, że nie to nikt nas nie podgląda. Przynajmniej nie przez lustro. Tutaj jest to właśnie dowód. Właśnie, trzeba znaleźć teraz. Tu wszędzie mogą być kamery, to mogą być kamery. Tutaj. No, o tam jakaś kamera może być. Może tu nas podglądają, zaraz paluchem zaatakujemy. Nie, nie podglądają nas, jesteśmy bezpieczni.
szczęście. O, co może być za tym obrazem, idziemy sprawdzić jeszcze. No, kto tu przyjechał? Siemka, gdzie masz małą? Tu. Ona śpi akurat. Hello. O, miga aparat. Nie żeby coś, ale mama cię zostawiła właśnie. Jestem sam. Dobrze, że jesteś taka spokojna, wiesz? Ja bym się rozryczał, jakbym zobaczył taką facjatę. O! Patrzcie, są. Ja już mam dość schodów na dziś. Już jest jutro! Hello! Wróciliśmy od Oli, bo Liamek już przysypiał. Znaczy, nie przysypiał, ale już było widać, że już jest potwornie zmęczony, więc uznaliśmy, że koło 20 wracamy. Wróciliśmy, daliśmy butlę Liamkowi. Była, nie wiem, z 20... no 21 była, dajmy na to, że o 21 Liamek leżał na mnie, żeby zasypiać i razem z Liamkiem zasnąłem ja. I tak, lądujemy dzisiaj, godzina 5, dzień dobry. W ogóle muszę powiedzieć, że to jest najgorsze łóżko, na jakim kiedykolwiek spaliśmy. Ten materac, ja czasami w nocy miałam wrażenie, że mój tyłek jest na dole w pokoju niżej, bo się tak zapada ten materac. Ja się cieszę, że schudłem te 20 kilo, bo gdybym miał 20 kilo więcej, to była tragedia. W ogóle w nocy i tak była tragedia, bo ja jestem cięższy, więc ja tu zrobiłem dziurę potężną, widzicie, jestem wgnieciony straszliwie. Liamek spadał w moją stronę, więc siłą rzeczy leciutko mnie przepychał. Ja w nocy się obudziłem dosłownie na krańcu łóżka. No, więc świetnie było. Na szczęście chyba nie bolą nas plecy, ale zobaczymy, jak oficjalnie wstaniemy. No. Szykujemy się, idziemy na hotelowe śniadanko, bo oczywiście śniadanie w cenie. Ciekawe, czy będzie takie wystawne jak cały ten hotel. A potem szykujemy się i jedziemy do... Idziemy na jedzenie. Idziemy na imprezkę. W ogóle wczoraj, zanim jeszcze pojechaliśmy do Oli, to Oksia mówi: Jezu, ale nie mogę doczekać się tej imprezy urodzinowej. Taka jestem głodna, mam taką ochotę na schabowego. No. Więc tak, to są nasze priorytety. My jedziemy zaraz nie na urodziny, tylko jedziemy zjeść obiad i dać prezent. Dochodzi godzina 12, my za 10 minut powinniśmy się stąd wymeldować i tak przesunęliśmy wymeldowanie o godzinę, ale Jamek śpi już od 2,5 godziny, co się nie zdarza. I za każdym razem, jak śpi bardzo długo, to wtedy, kiedy trzeba gdzieś wyjść, kiedy nie mamy czasu, więc on sobie śpi w najlepsze, a my czekamy do ostatniej sekundy. Prawdopodobnie ktoś po prostu tu przyjdzie i my dopiero wtedy wyjdziemy. Proszę wyjść, już nie. To już ta godzina? No bo nie będziemy go przecież budzić, bo musimy wyjść z hotelu, no. No kurde. Dobra, Oksia, jesteście tam z tyłu gotowi na co? Na podróż pełną przygód? Tak. Jesteście gotowi na disco? Tak. Jesteście gotowi na polo? Tak. No to my... Nie, jeszcze nie, bo jeszcze gaz się nie przełączy. No to po imprezie. Jeszcze musimy chwilę poczekać, ale już jesteśmy gotowi, wymeldowaliśmy się. Liamek obudził się punkt 12 i 12:05 wyszliśmy z pokoju hotelowego. Na dole w lobby go nakarmiliśmy. O, i możemy aktualnie właśnie ruszać. Jedziemy do tam, gdzie będzie impreza, pół godziny drogi z Bolca. Ale pięknie. Jak fajnie, zobacz Liamciu, ty, bo jesteśmy pierwsi, jeszcze nikogo nie ma, nawet głównych prowadzących. Zainteresowanych nie ma, prawda? O, jak ślicznie. Wiecie co, mamy problem, bo dojechaliśmy tutaj, chyba to jest dobre miejsce, tylko że weszliśmy tutaj na salę, która wydawała nam się, gdzie coś się może dziać. Nie jesteśmy pewni, czy trafiliśmy na dobrą imprezę, bo nikogo tu nie ma. Totalnie nikogo tu nie ma i jakby klimat... Bo ja widziałam, jaki Ola robi klimat i to nie jest ten klimat. I to wygląda troszeczkę inaczej. A są, może są te, jakieś coś, co mówiła, że będzie robić, jakieś popkejki czy tam coś. Nie mam, no. Tak, więc... No, my jesteśmy na sali, ja nie wiem, czy to tak. No to zostajemy, bo też jest ładnie.
Dobra, idziemy. To nie ta? Nie. Dobrze, nikogo nie ma, bo przypał. Ale co od ciebie wchodziła i mówię, jak ładnie. To jej. Co się wypuść po balon? Teraz trzepał wszystkie balony to jego i wychodzimy, okej? No już tam się. Tam było też ładnie, wiesz? No, taki był plan. Dobry. Pan wie, że tutaj będzie ładnie, bo mówisz też ładnie, tak zgaduję. To po koleżeńsku było, wiesz? Hej. Siemka, siemka. Cześć, Klara. Gdzie? A gdzie masz te jajka? No to musisz je się szukać. O, tutaj też ładnie. Koniec imprezy, jak tu ciemno. O, tutaj też się skończyła. A nie, jeszcze trwa chyba ta pierwsza impreza. Tutaj się za pierwszym razem przyszliśmy. Ale fakt, że nikogo nie było. W ogóle no, ale byłby przypał. Babka nam otworzyła, już otwieram, proszę, no, proszę. A my tak, no dobra, no to jak nas tak witają, no to chyba tutaj. Ale nie, okazuje się, że jednak nie. Ale dobra, fajnie było. Prawie zjedliśmy rosół. A teraz jedziemy do Zielonej Góry odwiedzić dziadków Kapiego i wydaje mi się, że w tym momencie się już będziemy żegnać, bo u dziadków pewnie nic nie nagramy. Znając życie, nie. Więc super było. Cieszymy się, że znowu mogliśmy spędzić z Olą i jej rodzinką czas, całą rodzinką dosłownie. Jak zwykle zostaliśmy do końca, tak, wyszliśmy tylko ostatni przed Olą. No. A nie taki był plan w sumie, myśleliśmy, że wyjedziemy wcześniej, no bo chcemy jeszcze do tej Zielonej Góry zajechać, ale nie udało nam się, oczywiście przeciągnęliśmy maksymalnie, więc mam nadzieję, że będzie nam dane znowu się jakoś niebawem spotkać, ale jednocześnie czuję taką nostalgię, bo w sumie sobie tak myślę, że już roczków nie będzie, więc... Na komunie będziemy się widzieć. No, czy będą jakieś takie rodzinne okazje? Niekoniecznie. No, także dziękujemy Wam za oglądanie, mam nadzieję, że program się podobał, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i widzimy się za jakiś czas. Bye! So you're in a hurry.